Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj tylko ja, tylko Ola, odcinek solowy, ale to nas nie powstrzymuje od tego, by ponownie gdzieś tam dotknąć naszego ulubionego tematu relacji międzyludzkich. Powiem Wam, że są takie momenty, kiedy zastanawiam się, czy nie fajnie byłoby pójść sobie postudiować psychologię. Oczywiście nie marzy mi się ponowne pięcioletnie siedzenie na uczelni, natomiast z tą taką moją, wiecie, zajawą i entuzjazmem do psychologii, owielbiam czytać takie książki, zastanawiam się, czy to nie byłoby dla mnie jakoś tak, wiecie, trochę um, satysfakcjonujące, wiecie o co mi chodzi. I e, tak, no nie wiem, czasem mam takie myśli, ale z drugiej strony... Wiem też z doświadczenia, że bardzo często edukacja zabija pasję, więc może w sumie jednak dobrze, że tutaj czytam sobie książki, tutaj sobie, wiecie, prowadzę podcast taki trochę, gdzie tam jest o tych um, relacjach i tak dalej. I może w sumie to mi wystarczy. Dużo czasu mam do refleksji na takie tematy, bo ze względu na moją pracę, czy w ogóle tak naprawdę cokolwiek ja w moim życiu robię, to ja dużo czasu jednak spędzam. Sama, sam na sam z moimi myślami, no i tak się wiecie, zastanawiam nad różnymi scenariuszami, a wiecie, gdzie my jeszcze często tak sobie myślimy o różnych scenariuszach, no w stosunku do ludzi, co by się mogło wydarzyć, co by było, gdyby ktoś coś zrobił, ktoś coś powiedział. No i tak to właśnie jest z tymi relacjami, że w ogóle najczęściej to, o czym myślimy, co sobie tam wyobrażamy, to później w ogóle nigdy się nie spełnia, ale to już jest w ogóle inny, inny wątek i temat. Natomiast dzisiaj, słuchajcie, chciałam trochę powrócić do odcinka, który gdzieś tam już kiedyś się u mnie pojawił i to był odcinek pod tytułem: Czego nie mówią ci o byciu dorosłym? Bo o ile tam poruszyłam dużo takich ogólnożyciowych tematów, to tylko gdzieś tam delikatnie poruszyłam temat relacji międzyludzkich: znajomości, przyjaźni, związków, relacji z rodzeństwem, z rodzicami, no, w ogóle ze wszystkimi, którymi się otaczacie. A trochę to jest tak, że jak wchodzimy w tę dorosłość, to zaczynamy sobie zdawać sprawę z rzeczy, o których wcześniej nie mieliśmy pojęcia, albo o których nikt nam za młodu nie powiedział. Czasem też zderzamy się ze ścianą i myślimy sobie, dlaczego tak się dzieje. Przecież ludzie tak nie powinni postępować, a jednak tak postępują. No więc dzisiaj lekcja dla wszystkich tych, którzy w dorosłość wchodzą albo już w niej są, no bo przecież jeszcze wiele lekcji przed nami, gdyż, jak to w życiu bywa, uczymy się przez całą długość jego trwania. Wszyscy chcielibyśmy, żeby te relacje międzyludzkie nawiązywać i rozwijać bezproblemowo, bez żadnych niedociągnięć komunikacyjnych, bez żadnych intryk, tajemnic, tak żeby to szło jak spłatka, jak czytanie jakiejś niezwykle fascynującej opowieści. Dobra, słuchajcie, przyznaję się, chciałam zrobić taki poetycki wstęp do tego, że Partnerem dzisiejszego odcinka jest Storytel, aplikacja, w której znajdziecie no setki tysięcy historii w formie audiobooków, e-booków oraz słuchowisk. Wystarczy pobrać aplikację, założyć konto i słuchać przez pierwsze 7 dni za darmo. To jest bardzo ważna informacja. No i w Storytel znajdziecie między innymi audiobook pod tytułem Krwawa hrabina. Tutaj teraz powinny pojawić się jakieś takie dźwięki jak z horroru. Jest on czytany przez Magdalenę Kumorek i jest on również inspiracją do dzisiejszego odcinka. I już Wam mówię dlaczego. Krwawo w tym odcinku nie będzie, niech tytuł Was nie, nie zwiedzie, ale jako, że podcast ma bawić, jak i uczyć, to ja Wam chciałabym przybliżyć główną postać tej powieści, czyli rabinę Elżbietę Batory. Elżbieta Batory zapisała się na kartach historii jako jedna z najkrwawszych kobiet w Europie, seryjna morderczyni z nietuzinkowymi upodobaniami do tortur wobec swoich podwładnych oraz miłośniczka kąpieli we krwi. Ja wiem, świetnie się zaczyna i no jakby wiecie też stąd automatycznie możecie wywnioskować pochodzenie tytułu tego audiobooka, tylko że to nie jest cała historia. Ba historią Elżbiety tak naprawdę tego nazwać nie można, bo jak mówią naukowe fakty, a ja naukowe fakty bardzo lubię. Niestety stała się ona ofiarą przekazywanych z wieku na wiek legend, a przede wszystkim ofiarą zakrojonej na większą skalę intrygi oraz spisku mężczyzn w jej otoczeniu. Oczywiście tutaj panowie, proszę mi nie mieć tego za złe, ja tylko opisuję, jak mówią źródła. Panów dalej lubimy i, i mam nadzieję, że będziecie wciąż zachęceni do wysłuchania tego odcinka, mimo no, Waszej niefortunnej roli w tej historii. Jak Elżbieta Batory stała się ofiarą tych no, niezbyt szczęśliwych dla niej później wydarzeń? Ona, słuchajcie, po śmierci swojego męża została wdową, co już na starcie yy, no, stawiają w w no, maksa niefortunnej sytuacji, jak na tamte czasy. I tutaj zaczyna się jej walka o majątek, o córki, o ziemię. No i bohaterka zostaje właśnie wplątana w serię tych wszystkich intryk i tajemnic z nieprzychylnym em, królem na czele oraz leśną znachorką u boku, która niespodziewanie zjawia się w życiu Elżbiety, oferując swoje po prostu stuprocentowe oddanie oraz lojalność wobec hrabiny. Ja, jak słuchałam tego audiobooka, to co moment pojawiała mi się jakaś czerwona lampka. I o ile w dzisiejszym świecie może już niekoniecznie walczy się w tych relacjach o prawo do ziemi czy, czy majątek, choć to też się zdarza, to człowiek jednak czasem ma wrażenie, że w tych relacjach międzyludzkich serio czasem jest tak jak w tych filmach i książkach. Że naprawdę jakieś tajemnice, intrygi to jest serio stały element y, więzi międzyludzkich, związków, jakiejś relacji czy znajomości. Jest to w ogóle straszne, w sensie, że, że tak to funkcjonuje. Oczywiście tutaj nie mówię o wszystkich relacjach, ale na 100% macie jakieś doświadczenia ze swojego życia albo z życia swoich znajomych, gdzie, gdzie tak faktycznie było, gdzie po prostu były jakieś intrygi, jakieś tajemnice. I, I w ogóle wiecie, czasem też jest tak, że jak wy się znajdziecie w centrum tych wydarzeń, wy i wasza wiara w dobro drugiego człowieka, to macie takie poczucie, że jesteście wy versus cały świat, który. Próbuje wam wmówić coś zupełnie odwrotnego, który, jakąś taką, wiecie, swoją toksycznością tak naprawdę, wciąga was w no, te niepotrzebne intrygi i, i stawia was w sytuacji, że zaczynacie zastanawiać się, że to może z wami jest coś nie tak, że to wy jesteście osobą, która źle postępuje, która postępuje nie według tego jakiegoś utartego przez społeczeństwo schematu. Jesteśmy gatunkiem społecznym, potrzebujemy relacji i ludzi wokół nas, ale naprawdę w tym wszystkim jest tak ciężko nauczyć się, jak te relacje funkcjonują. Nie wiem, czy w ogóle jest to możliwe tak naprawdę, bo po drodze, jak dorastamy, nabieramy tego życiowego doświadczenia, zdajemy sobie sprawę, że kurczę tych Problemów za bardzo by nie było, gdyby nie brak odpowiedzialności i dojrzałości ludzi. Bo fakt numer jeden o relacjach, z których człowiek zdaje sobie sprawę właśnie tak, wydaje mi się, że chyba dopiero jak gdzieś tam w tę dorosłość wchodzi i z tą dorosłością jest właśnie gdzieś tam związane branie odpowiedzialności, to zdajemy sobie sprawę, że ludzie jak ognia. Unikają ponoszenia odpowiedzialności za swoje działania. Jakbym miała robić swój osobisty ranking z nienawidzonych przeze mnie ludzkich cech, to właśnie unikanie odpowiedzialności na pewno by się tam znalazło byłoby na pierwszym albo na, na drugim miejscu. Ja nie rozumiem, słuchajcie, ja nie rozumiem, jak my, mając 20, 30, 40 lat i więcej, bo ludzie po prostu popełniają te, te błędy do końca życia, nie potrafimy ponosić konsekwencji swoich działań. Że my w ogóle nie zdajemy sobie jakby z tego sprawy, że jak coś zrobimy, to że na pewno będzie to miało jakieś konsekwencje, pozytywne albo negatywne. Człowiek dorasta i myśli, że wszyscy dorastają z nim na tym samym poziomie, a się później okazuje, że naprawdę dużo, dużo ludzi mentalnie ma 13 lat i myślą, że to co zrobią, to odpowiedzialność w ogóle nie będzie tam żadnej odpowiedzialności, albo nie wiem, tę odpowiedzialność wezmą za nich ich rodzice. I najgorsze w tym wszystkim jest to, że zazwyczaj wy nic nie jesteście w stanie z tym zrobić. Czego jeszcze nie wiemy o relacjach? To, co dajecie światu i innym ludziom, nie zawsze otrzymujecie z powrotem. Bardzo się to gryzie z taką moją wiarą, że to, co właśnie dajemy od siebie, to jak, w jaki sposób myślimy, co mówimy, że. To też, jakby wiecie, właśnie z powrotem otrzymamy od, od świata, od innych ludzi, więc jak myślimy pozytywnie, jak robimy dobre rzeczy, to takie też rzeczy właśnie otrzymamy w zamian. Ja mam sobie coś takiego, że ja dalej tak postępuję, ja dalej w to wierzę, ale też zdaję sobie sprawę z tego, że niestety nie zawsze tak jest. I nawet jak wykazujecie się najlepszymi intencjami, yy, ogromnym jakimś, nie wiem, entuzjazmem i, i motywacją, to niestety nie można zakładać, że to też będą nam chcieli ofiarować i dawać inni ludzie, mimo tego, że bardzo byśmy tego chcieli i, i bardzo w to wierzymy. Są takie relacje, że mimo tego, iż wiemy, że wpływają one na nas negatywnie, są na maksa, na maksa toksyczne i rujnują nasze poczucie wartości czy pewności siebie, to my dalej w to brniemy, a nierzadko zaczynamy też obwiniać siebie. Wiemy, jest to cały czas powtarzane w mediach, przez ludzi, znajomych i tak dalej, że nie powinniśmy się angażować w toksyczne relacje, które nas rujnują, ale kurde, no często jest tak, że, że coś jednak, wiecie, na no, nas powstrzymuje. No, jesteśmy skomplikowanymi y, jednostkami po prostu jako, y, jako ludzie. I wydaje mi się, że w tym wszystkim najważniejsza jest jakaś taka świadomość, że takie sytuacje się zdarzają, że my możemy się w nich znaleźć, bo podejmujemy dziwnie, irracjonalne decyzje. I po prostu na przykład no, zależy nam na, na drugim człowieku. Ale mieć taką świadomość że ok, jeśli ja w to wchodzę, to to wchodzę na własną odpowiedzialność, ale też że wyjście z takiej relacji nie jest niemożliwe i na każdym jej etapie możemy my Zadecydować, że chcemy tę relację zakończyć. Ja tak często w ogóle o czymkolwiek nie mówię, nawiązuję do tej świadomości i też, powiedzmy, swoją świadomość staram się jakoś, tak wiecie, pielęgnować i rozwijać, ale często do niej nawiązuję, bo fun fact o ludziach ludzie, no ogólnie, są naprawdę bardzo świadomymi jednostkami. I w szczególności o tym pamiętajcie, jak ktoś coś zrobił albo czegoś nie zrobił. To, to nie jest tak, że jego zwiodła zła czarownica i on nie miał panowania nad swoimi działaniami. No bullshit! Ludzie są mistrzami w wymyślaniu wymówek oraz usprawiedliwień. Ja jak czasem słyszę historie jakichś moich znajomych, znajomych znajomych, wiecie, każdy z nas no od czasu do czasu po prostu słyszy historie, gdzie znawiacie się... A! Jeszcze jedna sprawa. Najgorsze to są właśnie takie historie, jak ktoś ma... Jakąś wymówkę, jakieś usprawiedliwienie, i ta druga osoba w to wierzy. A ta wymówka jest w pokroju, nie wiem. Em, nie miałem czasu odpisać, byłem bardzo zajęty i dlatego się nie odzywałem przez kolejny miesiąc. Iconic, prawda? Ale tak, w ogóle w tym najsmutniejsze jest to, że ludzie często zaczynają się obwiniać. A trzeba pamiętać o tym, że każdy człowiek jest sumą swoich doświadczeń oraz swoich wartości i to, jak się zachowuje, nie świadczy o was, a o nim. W tym momencie macie to sobie napisać nad łóżkiem, biurkiem, w łazience gdziekolwiek. Jeśli ktoś coś zrobił w waszym kierunku, obraził was, uraził, zdradził, olał, cokolwiek, niech was ręka boska broni, żebyście się zaczęli zastanawiać, co zrobiliście. Nie tak. Ja wiem, ja wiem, jak to z nami jest, że my pod koniec dnia zaczynamy się w takiej sytuacji zastanawiać, czy to w sumie nie jest nasza wina, że ta druga osoba się tak zachowała. Ja się tak teraz trochę z tego śmieję, ale to jest tak naprawdę śmiech przez łzy, bo ja wiem, że nam się zdarza tak myśleć. Czy to nie my gdzieś popełniliśmy jakiś błąd? Wiadomo, Warto poddawać różne doświadczenia różnym refleksjom, bo może się okazać, że to faktycznie trochę i my coś tam schrzaniliśmy w tej relacji, zabrakło też może na przykład jakiejś um, komunikacji z obydwu stron, ale błagam, tylko nie dopowiadajcie sobie faktów i sytuacji, które nie zaistniały i które sprawią, że zaczniecie odczuwać jakieś poczucie winy. Ja w ogóle tak teraz dam sobie z tego sprawę. Nie powiedziałam Wam na początku, że bardzo dziękuję Wam za współtworzenie tego odcinka, bo dużo punktów, rzeczy, o których tu mówimy, to są Wasze przemyślenia, Wasze refleksje, z którymi podzieliliście się ze mną na Instagramie. No i kolejną taką refleksją jest to, że wiara w dobro ludzkie. Jest bardzo cenną cechą, bardzo wartościową, ale niestety też taką, którą łatwo jest wykorzystać. Tylko, że z tym to nic nie zrobimy. Ja jestem taką osobą, która no jak najczęściej mogę, to staram się wierzyć w te dobre intencje drugiego człowieka. No i czasem się na tym przejadę, a czasem jednak moja wiara w ludzkie dobro zostanie przywrócona. Trochę taka ruletka, tak mi się wydaje, ale też z drugiej strony, jak zbieracie gdzieś tam kolejne doświadczenia życiowe i macie do czynienia z coraz większą ilością różnych relacji, to też chyba jednak trochę się tego uczymy i już jesteśmy w stanie na przykład na początku jakiejś znajomości wypatrzyć, jakieś cechy, które będą świadczyć o tym, że może jednak ta nasza intencja w dobro tego drugiego człowieka. Się nie spełni, i, i gdzieś tam po prostu coś, coś się rozwali po drodze, i no może tak w sumie wtedy myślicie sobie, że nie warto stuprocentowo od razu tej osobie ufać. Kolejna kwestia jest też taka, i wydaje mi się, że dużo osób dorosłych, doświadczonych nie zdaje sobie z tego sprawy. Ja sobie z tego zdałam sprawę niedawno że bardzo często jakieś takie kwestie moralności, że ktoś coś zrobił albo czego właśnie nie zrobił, my overfingujemy w głowie na jakimś abstrakcyjnym poziomie. A niestety smutna prawda jest taka, że osoby, które w tych kwestiach rozpatrujemy, najczęściej nawet pięciu sekund się nie zastanowiły nad faktyczną moralnością swoich czynów. Że wiecie, że wy się zastanawiacie, jak można było coś takiego zrobić. Wam, albo Waszej przyjaciółce, czy komukolwiek, ale ludzie, którzy, no nie, wiem, na przykład zdradzają, albo robią inne, no też mało chwalebne uczynki, oni nie myślą o tym w aspekcie moralności często, albo podejmując decyzję o tym czynie, wybierają jakiś po prostu inny, ważniejszy dla nich aspekt, który właśnie w tym kontekście ma znaczenie. Ja, ja mam z tym ogromny problem. W sensie ja mam problem z tymi ludźmi, bo ja jestem takim typem osoby, że jak ktoś coś zrobi, co dla mnie jest kompletnie Niezrozumiałe, albo po prostu w ogóle jest ze szkodą dla wszystkich, jakaś głupota, ktoś coś odwalił, em, ktoś tutaj, wiecie, dopisze sobie swój własny scenariusz, to mnie po prostu krew zalewa. Ja jestem taka, wiecie, moralna ola, ja sobie wtedy myślę, czy ludzie, czy ludzie nie myślą, właśnie, czy ludzie mają chociaż jakieś minimalne poczucie moralności, szacunku do drugiego człowieka, że wiecie, że ja. Po prostu, jako ta moralna ola, ja bym na dywanik od razu wzięła taką osobę i zrobiła jej wykład w tym temacie, co ja w ogóle o tym sądzę. Ale w takich sytuacjach niestety no nie mogę tutaj poddać się temu mojemu ferworowi zmiany, że ja muszę komuś wytłumaczyć, że tak nie powinno się robić. No bo, tak jak powiedziałam, zazwyczaj dla tej drugiej strony ta kwestia moralności to nie jest w ogóle problem tak dużej rangi. Co tu jest dalej na mojej liście, którą sobie wypisałam? Media społecznościowe, o, mój ulubiony temat. Media społecznościowe, one niby tak ułatwiają nam poznawanie ludzi, ale tak naprawdę, jakby się nad tym dobrze zastanowić, to żadne wcześniejsze pokolenia nie uskuteczniały takich gierek i zagrywek, jakie można uskuteczniać. Aktualnie rozwijając właśnie relacje przy też użyciu mediów społecznościowych. Korzystamy z nich na co dzień. Dużo ludzi tak się w ogóle też poznaje, a później wjeżdżają te wszystkie gierki w stylu nie można odpisywać od razu, trzeba grać niedostępnego. I no serio, mamy trochę do czynienia z takim rozgrywaniem relacji, w szczególności na tych. Początkowych etapach jej rozwijania, i chyba żadne inne pokolenie nie miało aż tak dużego pola do popisu właśnie w tym temacie. Nie wiem, czy to na plus dla naszego pokolenia, chyba raczej niekoniecznie, no ale zauważcie, że mnóstwo tych właśnie jakichś intryk, tajemnic, spisków, które gdzieś tam się pojawiają w znajomościach, przyjaźniach, związkach. No to one są właśnie fundamentem ich, o może tak to ujmę, jest właśnie to, że gdzieś tam duża część tych relacji jest trochę oparta na tych mediach społecznościowych. Nawet nie samej tej relacji, ale w ogóle nasze takie wiecie, codzienne funkcjonowanie. Chciałabym, tak sobie teraz pomyślałam, żeby ktoś dokonał takiego akademickiego porównania. Jak to było kiedyś, jak to jest teraz i jak to na nas wpływa właśnie w temacie tych związków romantycznych przede wszystkim, ale też przyjaźni. Myślę, że w ogóle ja też, wiecie, zajarana trochę psologią, z wielką chęcią w ogóle bym ym, przeczytała jakiś taki, nie wiem, artykuł, badanie albo książkę. No ale dobra, w temacie naszego odcinka kolejny punkt to jeśli oczekujecie czegoś od drugiej osoby, zastanówcie się najpierw, czy sami jesteście w stanie to zaoferować. Rękami, nogami, całą sobą e, popieram posiadanie wysokich standardów i wymagań, ale w tym wszystkim Wy też e, musicie być właśnie jakimś takim przykładem, że Wy też od siebie dużo możecie zaoferować. I jak wiecie, że Wy od siebie dużo możecie dać, e, no to dla mnie jest w ogóle, wiecie, stuprocentowo jasne, że też oczekujecie, że, duża, e, że druga osoba e, dużo da Wam w zamian. O, kolejna rzecz, to tak w sumie w nawiązaniu do tego mm, dawania od siebie i też oczekiwania różnych rzeczy od drugiego człowieka. To jest y, takie moje przemyślenie, y, relatywnie niedawne, po prostu jak słyszałam gdzieś tam różne historie y, od, moich, od moich znajomych, że aktualnie, niestety, bardzo dużo ludzi, przez to chyba, że mamy y, ten właśnie dostęp do mediów społecznościowych, do niby wielu potencjalnych opcji. Bardzo dużo osób, niby gdzieś tam poszukujących jakiejś relacji, związku, chce zjeść ciastko i mieć ciastko. Że tak trochę zapominamy, że tutaj ta kalkulacja no ona tak nie wygląda że jak zjecie, to macie. Że no jak zjecie, to już nie macie. Albo też nie szukać od razu nowego ciasta, które można by było ugryźć, a właśnie dużo osób by chciało. Są sytuacje, że nawet jeśli widzicie w relacji ten tak zwany potencjał, nie warto trzymać się jej na siłę tylko i wyłącznie dla tego jednego powodu, gdy cała reszta nie gra i nie działa. Jako jednostka ludzka przechodzimy przez ciągły proces zmian. Środowisko, inni ludzie, doświadczenia ciągle nas kształtują i przez to też nasze potrzeby wobec relacji się zmieniają. I to jest w 100% w porządku. Tak po prostu jest, tak działamy, ale trzeba mieć to na uwadze, że jednak nie wszystko będzie trwać wiecznie, nie każda relacja będzie trwać wiecznie, i czasem potrzeby dwójki ludzi wobec tej jednej relacji po prostu gdzieś tam się rozjeżdżają. Tutaj to może nie będzie jakaś taka życiowa prawda, tylko bardziej moje podejście, ale być może się z nim zgodzicie. Osobiście uważam, że naprawdę bardzo ciężko jest o relację uniwersalną, o relację od wszystkiego i w różnych momentach życia otaczamy się ludźmi, którzy akurat. Jak te puzle powiedzmy, idealnie wpasowali się właśnie w ten aktualny wzór, który my sobie życiowo układamy. Naprawdę rzadko kiedy spotyka się relacje na całe życie, które przez całe nasze życie będą odpowiadać naszym potrzebom, no bo dużo rzeczy przemija, szybko, wolno, ale przemija. No i kurczę, czasem relacja, za którą teraz skoczylibyście z mostu, za pół roku może być tylko jakimś Rozmazanym wspomnieniem. Ale, ale, okej, okay. może też być czymś, co dalej gdzieś tam mocno będzie Wam e, siedzieć w głowie. I ja zawsze powtarzam, że emocje każdy, naprawdę każdy powinien przeżywać tak, jak czuje, tak, jak chce, tak, jak potrzebuje. I każdemu z nas różne rzeczy zajmują różną ilość czasu. Jeśli czujecie, że jest to za długo, że nie potraficie przepracować jakiejś relacji, że no chcecie pójść do przodu, ale nie wiecie jak, no to może warto przemyśleć skorzystanie z usług specjalisty. Ja mam takie podejście, że no już naprawdę jak sama nie wiem, jak sobie z jakimś problemem poradzić, nie wiem co zrobić, wykorzystałam wszystkie opcje, możliwości, przemyślałam wszystkie rozwiązania. No a właśnie nie jestem, powiedzmy, specjalistką w jakimś temacie, to ja po prostu wolę Um, dobra, to zawsze może jakoś tak, wiecie, zbyt, um, nie wiem, jakoś powierzchownie do tutaj tego tematu, ale ja po prostu wolę komuś zapłacić, on się zna i niech on mi pomoże, i ja to będę miała z głowy. Wiecie o co mi chodzi? Naprawdę czasem warto po prostu oddać to, jakby komuś, w takim sensie, że no nie być w tym wszystkim um, samotnym. I fiksować na punkcie, że danego problemu nie potraficie rozwiązać i z czymś nie potraficie sobie poradzić. Okej, okay, słuchajcie, ten kolejny punkt, czego nie mówię Wam o relacjach, to jest coś, z czego ja zdałam sobie sprawę relatywnie niedawno, że z wiekiem coraz ciężej jest poznawać nowych ludzi i w ogóle też. Utrzymać takie nowe znajomości. Chodzi mi tutaj o to, że, no oczywiście, chodzić na jakieś, nie wiem, imprezy, cokolwiek i spotykacie tam ludzi, zagadujecie gdzieś tam do nich, rozmawiacie i wszystko niby jest fajnie, ale jakby ten kontakt się urywa. Nie ma żadnej jakiejś takiej inicjatywy, żeby ta znajomość gdzieś tam dalej się rozwijała. Tutaj rada ode mnie, jak sobie właśnie też zdałam sprawę z tego, że mam takie trochę niesprzyjające warunki wokół siebie do poznawania nowych ludzi, bo ani moja praca temu nie sprzyja, skończyłam też już studia, no po prostu dużo rzeczy robię sama, że mm, no niestety, jak nie wyjdziecie z własną inicjatywą, to koło nosa może Wam umknąć naprawdę mnóstwo fajnych znajomości. Słaba wiadomość dla introwertyków, bo właśnie trzeba wychodzić z taką inicjatywą hmm, przede wszystkim, właśnie faktycznego poznania się. Czyli słuchajcie, jak zagadacie do kogoś na imprezie i z kimś wam się dobrze rozmawiało, to od razu rzućcie propozycję jakiejś wspólnej, tej przysłowiowej kawy. Wiem, że z początku to się może wydawać takie trochę dziwne, jakieś nahalne, że w sumie ledwo co się znacie, a tutaj już od razu wyskakujecie z wielkim zaproszeniem. Ale jak tego nie zrobicie, to co? Zafollowujecie się na Instagramie i właśnie przez te media społecznościowe, duża część tych znajomości, ona nigdy poza media społecznościowe nie wychodzi. Takie znajomości też są cool, też są spoko, ale na koniec dnia to jednak dobrze jest z kimś porozmawiać twarzą w twarz, spędzić jakościowo czas i w ogóle też zweryfikować tę znajomość. Więc ja na maksa Was zachęcam do wychodzenia z inicjatywą, bo inni ludzie tego nie robią z tego samego powodu, co wy. Czyli na przykład się wstydzą, uważają, że może to nie wypada. Ale jak to zrobicie, jak zaczniecie wychodzić z tą inicjatywą, to uwierzcie mi, częściej niż się Wam wydaje, ludzie będą do tego bardzo pozytywnie nastawieni i będą tacy, że nie no jasne, w ogóle wiecie, jak mamy wspólne gdzieś tam um, jakieś tematy, fajnie się rozmawiają na tej imprezie, no to dobrze też byłoby po prostu gdzieś tam zobaczyć, w jakim kierunku ta znajomość może się potoczyć. W temacie przyjaźni i znajomości Mm, to słuchajcie, wydaje mi się, że większość osób zdaje sobie z tego sprawę, ale jak coś to powtórzymy, to tutaj raz jeszcze: relacje przyjacielskie i romantyczne nie powinny być ustawiane w jakimś rankingu. Która jest ważniejsza i z której ewentualnie trzeba będzie rezygnować, no a najczęściej wiemy, że wtedy są to te relacje przyjacielskie. To są w ogóle odrębne kategorie, i uważam, że obydwu tych relacji w życiu potrzebujemy, bo one spełniają nasze inne potrzeby. Czasem jest też tak, że utrata przyjaciela boli nawet bardziej niż utrata. Partnera. Tak, ta miłość i, i te związki są stawiane na pierwszym miejscu, ale kurde, no jednak do przyjaciół też pałacie pewnego rodzaju miłością. To jest właśnie ta miłość przyjacielska, więc utrata przyjaciela naprawdę może boleć bardziej niż zerwanie z chłopakiem czy dziewczyną. Kurczę, no i tak nie uczy się nas za bardzo, jak sobie w ogóle z tym poradzić i, i przygotować się w ogóle na taką ewentualną możliwość. Jak to zwykle bywa, jesteśmy pozostawieni sami sobie. Dobra, kolejna rzecz dotycząca relacji. Nie trzeba być we wszystkim zgodnym, żeby tworzyć relacje udane. 100% prawdy. Ja uważam, że faktycznie w takim fundamencie te wartości raczej będą się pokrywać, bo to są takie aspekty, gdzie po prostu no nie ma bata, jak ktoś w coś wierzy, ma jakieś konkretne zachowania, światopogląd, wartości, które no nie pokrywają się z Waszymi, to choćbyście próbowali to obejść z każdej strony, nie da się. Ale ogólnie myślę, że no najważniejsza w relacjach międzyludzkich jest też ta chęć, Zrozumienia drugiego człowieka, otwartość na to, że ktoś może myśleć inaczej ym, niż wy i, i właśnie taka też chęć znalezienia kompromisu pomiędzy tymi wartościami, które was różnią. Next. Jak już się wam trafi relacja na wagę złota, to nie można osiadać na laurach i trzeba ją stale pielęgnować. Jak ją pielęgnować? Przede wszystkim. Takimi rzeczami, które wy wnioskujecie z komunikacji. Komunikacja to jest coś, co jest powtarzane cały czas i cały czas powtarzamy te same błędy i nie potrafimy się komunikować, no ale jak już jesteśmy tutaj przy, przy ludziach i przy tej komunikacji, to w ogóle też musicie sobie zdawać sprawę z tego i mam nadzieję, że sobie z tego sprawę zdajecie, że każdy z nas ma również prawo chcieć odpocząć od drugiego człowieka i jest to w 100% normalne. Co więcej, ludzie czasem. Po prostu nas wkurzają bez powodu i co trzeba pamiętać, nie warto robić od razu z tego wielkiej dramy i konfliktu. Ale to jest coś, o czym napisała jedna moja obserwatorka. Ja o tym nigdy nie myślałam w takim kontekście, ale faktycznie coś chyba w tym jest. Jak coś Was wkurza w drugim człowieku, to prawdopodobnie, chociaż w jakiejś minimalnej części jest. Też gdzieś w Was. I ja tak się zaczęłam nad tym zastanawiać, i miałam takie kurde, coś w tym chyba jednak jest, że znajdę jakieś takie sytuacje, gdzie coś mnie wkurzało, a ja na przykład później robiłam coś bardzo podobnego wobec, wobec tego drugiego człowieka. Ciągła praca nad sobą. No ja po prostu nie wiem, co tutaj wymaga to życie ode mnie. Ludzie zawodzą i tak po prostu czasem jest. Kropka. Nawet nie wiecie, jak ja bym chciała tutaj nie stawiać tej kropki, bo ja, jak już wspomniałam, ja jestem po prostu moralna Ola. Ja, ja bym chciała wszystko wiedzieć. Ja bym się chciała dowiedzieć, dlaczego ludzie postępują tak, a nie inaczej. Jaki tam jest w ogóle tok rozumowania, że oni nas zawodzą, że oni doprowadzają do takiej sytuacji, gdzie my czujemy zawód, ale no się nie da. No słuchajcie, no ja nie jestem w stanie czytać w myślach innych, Wy też nie jesteście w stanie czytać w myślach innych i z tym, że ludzie zawodzą, po prostu trzeba się pogodzić. Jak to mówią, umiesz liczyć, licz na siebie. Ach, niestety czasem, dosyć często jest to bardzo trafne stwierdzenie. To, że relacja jest zdrowa i ogólnie dobrze działa, nie znaczy, że jest relacją dla nas odpowiednią. To pokazuje, ile jest sprzeczności i problemów i komplikacji w tym obcowaniu z innymi ludźmi, że niby dążymy do tych relacji zdrowych, nietoksycznych, ale koniec końców może się okazać, że nawet taka relacja, mimo że tam wszystko się będzie zgadzać, że coś tam, coś tam jednak, wiecie, będzie takie, że dla nas to nie będzie w tym momencie odpowiednie. Człowiek chciałby odkryć jakiś taki szyfr, jak to wszystko działa, jak działają te relacje, ale no, no nie da się, kurczę, chyba nikt takiego szyfru nie ma. Próba zmieniania kogoś to jedna z najgorszych inwestycji, jaką możecie podjąć. Ten temat był już chyba wystarczająco wiele razy poruszany w tym podcaście, więc chyba po prostu tutaj zastopujemy i przejdziemy do kolejnej kwestii, czyli nigdy nie uda ci się dogodzić wszystkim. A bycie people pleaserem to jest, wydaje mi się, problem wielu osób i mi też. Zdarzało się, zdarza na pewno jeszcze, no, próbowanie, właśnie, dogodzić każdemu, każdemu, kto mnie otacza, a, wiecie, człowiek zapomina całkowicie o sobie i jest ostatni na tej liście priorytetów. Najczęściej to się wiąże z tym, że nie potrafimy być. Asertywni. Ja też, Boże, to jest po prostu taka jedna z głównych moich rzeczy, takich moich głównych postanowień, nad którymi gdzieś tam staram się pracować i staram się być coraz bardziej asertywna. I tutaj kolejna rzecz, słuchajcie, uprzejmość, bo ja jestem uprzejma i to był zawsze mój problem, że ja chciałam być miła, żeby nikomu żadnej krzywdy nie sprawić, żeby ktoś się nie poczuł urażony, ale uprzejmość nie wyklucza stanowczości. Boże, jaka to jest po prostu złota rada którą ja sobie wypiszę na, nad łóżkiem, na czole chyba powinnam, albo bardziej może na ręce, żebym za każdym razem, jak będę właśnie w takiej sytuacji, gdzie potrzebna jest mi asertywność i stanowczość, żebym to sobie przeczytała, że uprzejmość nie wyklucza tej stanowczości. Wspomniałam też na początku tego odcinka, że oprócz wiecie relacji przyjacielskich, romantycznych, no to też oczywiście wszyscy mamy do czynienia z relacjami bardziej Rodzinnymi. I tutaj, o tym się właśnie chyba nie mówi, a to się zdarza jakoś tak, nawet może całkiem często, że jak wchodzicie w dorosłość, to niektóre osoby, które dotychczas traktowaliście jak autorytet, ten autorytet tracą w waszych oczach, bo zaczynacie dostrzegać, że są ludźmi, że robią głupie rzeczy. Popełniają błędy, czasem bardzo niemądre błędy, no i po prostu, jako że dorastamy, zaczynamy więcej gdzieś tam rzeczy zauważać, no bo też nabieramy większego doświadczenia w tym życiu. Nie jest to może jakoś wielce napawające optymizmem, ale po prostu czasem tak się zdarza. Po wyprowadzce, relacje z rodzicami. Stają się lepsze niż kiedykolwiek. Oczywiście, ani ja, ani nikt inny nie zapewni was, że tak będzie, no bo na pewno znajdzie się też ktoś, kto powie, że no właśnie, jest całkowicie na odwrót. Ale gdzieś tam z moich obserwacji wynika, że tendencja jest właśnie raczej w kierunku tego, że te relacje się polepszają. A jeśli macie w ogóle dobrą relację z rodzicami już od małego, to naprawdę trzeba ją pielęgnować. Bo jak się dorasta i zaczyna się właśnie poznawać nowych ludzi, i, i też wiecie, wchodzą jakieś takie, no tak, wiecie, jak jesteście dziećmi, to się nie rozmawia za bardzo na temat swoich rodziców i też z wiekiem, z doświadczeniem zauważacie coraz bardziej świadomie wpływ waszych rodziców na wasze zachowanie, na to, co wy robicie, jakimi gdzieś tam schematami. Posługujecie się w życiu i zaczynacie sobie zdawać gdzieś tam tak świadomie sprawę, jaka jest ta relacja między Wami a Waszymi rodzicami. I niestety, słuchajcie, tak jak ja sobie obserwuję i gdzieś tam słucham różnych historii, to naprawdę taka dobra relacja z rodzicami od małego to jest coś, co nie zdarza się tak często. I powoli mam poczucie, że tak zaczynamy tego szukać ze świecą. Więc jeśli taką dobrą relację macie, to naprawdę bardzo, bardzo mocno ją pielęgnujcie. Przy czym to, co powiedziałam, że im starsi jesteśmy, też tym chyba bardziej świadomie podchodzimy do tego, jaki wpływ ci rodzice mieli na nas, i chęć odcięcia się od rodziców uważam, że też jest ok. Na pewno znajdą się osoby, które powiedzą, no ale jak to, to są rodzice, oni Cię wychowali i yy, no dali Ci w ogóle wiecie, życie i tak dalej, ale no ja może nie wiem egoistycznie, ale uważam, że jeśli są relacje, które kompletnie Wam w życiu nie służą i tylko tak naprawdę gdzieś tam, no to życie Wam ruinują, to jeśli możecie, trzeba po prostu z takich relacji zrezygnować, odciąć się. To jest ciężki temat, ja też kompletnie nie czuję się jakkolwiek... Um jakiego słowa chcę tutaj użyć. Boże, nienawidzę tego momentu, jak nagrywam podcast i, i wiecie, chcę dokończyć jakieś zdanie, ale brakuje mi tego jednego słowa. Chodzi mi o to, że no nie jestem doświadczona i też nie posiadam jakiejś takiej, wiecie, profesjonalnej wiedzy, żeby jakkolwiek w ogóle cokolwiek radzić, więc nie chcę się wypowiadać na tym temacie, no bo jest to bardzo ciężki, indywidualny też temat, ale ale... Tak, pogląd mam taki, że z relacji, które nam ym, nie służą, trzeba uciekać. Nawet nie uciekać, wiecie, mądrze wybrać, po prostu. A słuchajcie, w ogóle jakiś taki negatywny wydźwięk będzie miało zakończenie tego odcinka, bo mam na liście jeszcze jeden punkt, ym, który no, nie jest zbyt optymistyczny, ale niestety coś, no właśnie kurczę, myślę, o tym się nie mówi. I też trochę, jak żyjemy w tej kulturze komedii romantycznych i, i, wiecie, happy endów, to nie zdajemy sobie sprawy z tego, że jest na świecie mnóstwo ludzi. Mnóstwo ludzi, którzy w swoich relacjach, związkach, przyjaźniach czy znajomościach nie są szczęśliwi. I tak jest, tak się zdarza, i niestety ten. Smutek w oczach tych ludzi jest dostrzegalny. I to w ogóle jest coś, co mnie w ogóle strasznie, słuchajcie, przeraża: że ja bym się w ogóle mogła znaleźć w takiej sytuacji, że ja, mimo tego, że ja nie będę szczęśliwa w jakiejś relacji, z jakiegoś powodu dalej będę w niej tkwić. Tragicznie się w ogóle jakoś tak kończy ten odcinek, tak teraz sobie myślę, że powinnam dać nam jakąś taką nadzieję, na końcu, że wiecie, że będzie lepsze jutro, że te relacje nie będą takie skomplikowane, ale kurczę, no one będą, więc chyba jedyne, czego mogę nam życzyć, to żebyśmy mieli do tego wszystkiego siłę, cierpliwość i kurczę, chyba jednak tą nadzieję, że też są, wiecie, dobrzy ludzie, którzy ponoszą konsekwencje swoich działań, którzy moralnie podchodzą do swoich poczynań. Co innego nam pozostaje, jak właśnie niewiara w to, że jednak sobie jakoś poradzimy na tej płaszczyźnie relacji. Jeśli jakimś cudem wciąż wam mało dramatów i tragedii i skomplikowania relacji międzyludzkich, odsyłam was do posłuchania pierwszego odcinka audiobooka Krwawa Hrabina, który był inspiracją do tego odcinka podcastu. I ten pierwszy odcinek możecie posłuchać za darmo, link podrzucę wam w opisie. A później macie jeszcze 7 dni przy założeniu nowego konta w aplikacji Storytel, by właśnie bezpłatnie dalej sobie tej historii posłuchać. Dziękuję Wam Ślicznie za bycie słuchaczami tego odcinka i do usłyszenia w kolejnym. Cześć!